W ostatnim czasie w moim lesie pojawił się zupełnie nowy wilk, i ten wilk nie jest spokrewniony z rodziną. Która ten las zamieszkuje, i tak często ją wam pokazywałem. Oczywiście jest to rodzina, która w swoich szeregach ma wilczycę bez jednej łapy, którą wkrótce postaram się po raz kolejny udokumentować, ale wracając do tego nowego wilka, on bardzo uważnie w tym lesie się rozglądał. Chciał poznawać nowe miejsca. Ja przez kilka dni go obserwowałem, w związku z tym wiedziałem, gdzie usytuować kamerę, w jakich miejscach, żeby, żeby go nagrać, żeby pokazać, jak on bada teren, jak sprawdza. Jakie zwierzęta żyją w tym lesie i sprawdza po prostu kolejne miejsca, no bo zwierzęta są bardzo ciekawskie, lubią sprawdzać kolejne miejsca, lubią sprawdzać pewne elementy i to jest zupełnie naturalne, bo my ludzie mamy bardzo podobnie. Natomiast zaraz widać po zachowaniu tego wilka, że on mnie nie zna, że ten wilk, kiedy poczuł zapach od razu uciekł. I to jest zupełnie normalna i zdrowa reakcja zdrowego i dobrze wychowanego wilka, ale również tak samo e, no. Reagują na zapach człowieka inne zwierzęta. Oczywiście ja mam tę przewagę, że te zwierzęta doskonale mnie znają, dzięki czemu nie uciekają i mogę nagrywać je w bardzo wyjątkowych sytuacjach z bardzo bliskiej odległości. Natomiast ten wilk, siłą rzeczy, nigdy nie miał ze mną do czynienia wcześniej. Nie znał mojego zapachu, więc no był taki nieufny. Natomiast tego wilka już w lesie nie ma. On po prostu ruszył dalej, być może w Polskę, być może gdzieś indziej, być może poza granicę naszego kraju, no bo wilk. Wędrują i ten wilk prawdopodobnie szuka swojego miejsca na ziemi, i oczywiście życzę mu jak najlepiej. Natomiast w tym samym miejscu, gdzie pojawił się wilk, Pojawiły się inne zwierzęta, pojawiły się sarny, pojawił się lis, który gdzieś pod osłoną nocy, jakby nigdy nic, postanowił się dokładnie podrapać, mimo że te zwierzęta czują zapach tego wilka. Przechodziła również sarna i gdzieś finalnie pojawiły się tutaj jelenie. Zresztą ładnie zielono się już robi, w związku z czym no więcej barw w tych filmach będzie się pojawiało, ale jelenie pojawiają się w tym filmie na koniec nie bez przyczyny. Jest to taka zapowiedź ta że już w tę sobotę, 20 kwietnia, bardzo wyjątkowy film. I bardzo Was proszę, żebyście byli o godzinie 18 w sobotę, 20 kwietnia. Będzie to kolejna niezwykła scena z życia dzikich zwierząt i pokażę, jak jelenie potrafią cieszyć się z wiosny i z wyższych temperatur. Ja wiem, że teraz troszkę się ochłodziło, ale tę scenę nagrałem, kiedy było ponad 20 stopni i te jelenie doskonale wiedziały, że warto wskoczyć do wody, ale będzie widać tam po prostu ogromną radość. Jeżeli nie chcecie przegapić tego filmu, subskrybujcie mój kanał, to zupełnie nic nie kosztuje. Jeżeli filmy są ciekawe, udostępnijcie je. Będzie mi bardzo miło.